Witaj, osobo widzowska. Wiedz, że wszystko jest w ruinie. Prawica zrujnowała mój mały, bieda kanał i teraz, no cóż, wszystko się sypie. Zobacz. Prawie wszystko się, to się miało spaść. Fuck. W każdym razie, like and subscribe, dołącz do patrona Lindel i bądź jak te osoby. Na posła tylko moje. Ja sprawdziłem, że bardzo, bardzo przepraszam. Bankructwo państwa. Mówi o tym ekonomista Andrzej Sadowski, jeśli zrealizujemy propozycję Jarosława Kaczyńskiego 800+. Pan się z tym zgadza? Ja bym proponował tym wszystkim związanym z Platformą ekonomistom, którzy już tyle razy wieszczyli bankructwo, żeby byli nieco bardziej powściągliwi. To jest niezależny ekonomista, nie związany z Platformą. Oczywiście. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co Kaczyński zaprezentował w ciągu tego weekendu, to ja powiem tak, no to są oczywistości. To znaczy to, że nie ma waloryzacji od 2 lat, to było okradanie ludzi z pieniędzy. Czyli Jarosław Kaczyński realizuje program partii Razem. Jarosław Kaczyński przede wszystkim powinien wyjść i przeprosić za to, że przez 2 ostatnie lata świadczenia nie były waloryzowane. Przecież to jest tak, że te 500+, które kiedyś było warte 500 zł, dzisiaj jest warte 300 kilkadziesiąt złotych. I to nie jest przypadek. Jest warte 300 kilkadziesiąt złotych także przez błędy w polityce gospodarczej rządu. Także przez tchórzostwo tego rządu. Przypominam, że to jest rząd, który pozwalał przez ostatnie lata panu Obajtkowi et consortes doić Polaków na stacjach benzynowych, siecią handlowym, doić Polaków w marketach. Polakom należy się rekompensata za to i waloryzacja jest rzeczą oczywistą, bo świadczenia społeczne w całej zachodniej Europie, jak się wprowadza, to się później waloryzuje, bo jak się umawiamy z ludźmi na to, że będzie jakieś świadczenie, no to nie można ich oszukiwać i potem z roku na rok to świadczenie tak naprawdę obcinać, a do tego to się sprowadzało w ostatnich latach. Czy to 800+, które zaproponował prezes Kaczyński, to jest bomba atomowa, która uderzy w opozycję i da zwycięstwo PiS-owi? Nie. Dlaczego? Dlatego, że to jest po prostu posprzątanie tego, co PiS sam nabrudził. PiS przez ostatnie lata pozwolił na to, żeby świadczenie traciło na wartości. PiS pozwalał na to, że przez ostatni rok ludzie biednieli, bo tak mamy dzisiaj, taką mamy dzisiaj sytuację w Polsce. To znaczy, za te same pieniądze, które się zarabiało rok temu, można dzisiaj kupić dużo mniej. Ludzie, nawet jeżeli dostali podwyżki, to te podwyżki nie dogoniły tempa wzrostu cen sklepów. Jak powinna zareagować dzisiaj opozycja? Licytować się z PiS-em? Powiedzieć, damy 1000+? Nie, tutaj nie ma przestrzeni do licytacji. PiS-owi trzeba zadawać bardzo proste pytania o sprawy, które położyły. Ale ludzie potrzebują konkretów. Od PiSu dostaną 800+, co dostaną od opozycji? Od PiSu dostaną 800+, tylko dostaną pieniądze od państwa polskiego, bo system społeczny, system świadczeń społecznych utrzymujemy wszyscy i na tym polega solidarność społeczna. Pan Kaczyński ma z tym akurat niewiele wspólnego. Czyli pan się tym nie przejmuje? Uważa pan, że to nie przesądzi wyniku wyborów? Nie, uważam, że dzisiaj Polacy naprawdę mają dosyć tych rządów, a mają ich dosyć między innymi dlatego, że przez nieudolność i tchórzostwo tych rządów względem wielkich korporacji przez ostatni rok płacą coraz więcej w sklepie. No dobrze, ale ci wyborcy mogą pomyśleć sobie tak. W 2015 PiS proponował 500+ wprowadził. Teraz proponuje 800+, wprowadzi. No, na bo są konsekwentni. No właśnie, z wiarygodnością tych propozycji jest pewien kłopot. Ponieważ pan tu świetnie pamięta, panie redaktorze, kiedy rozkręcał się problem z drożyzną, my spotkaliśmy. To jest bardzo ciekawe. To jest jakby bardzo ciekawe, że jakby Zandberg odrzuca kompletnie tą populistyczną narrację, bo to jest bardzo odważne stwierdzenie, w tym sensie, że ja nie wiem, czy bym się o nie pokusił. Tak? No bo wiecie, to jest trochę taka rozmowa, nie? Jakby, czy populizm zadziała? Zandberg mówi, no nie, nie? I czy to jest coś, co jesteśmy w stanie w ogóle w jakikolwiek sposób przed wyborami zweryfikować? No nie chuja tak naprawdę, no. Spotkaliśmy się w tym studio i ja powiedziałem, że jest czas, żeby wprowadzić w Polsce waloryzację. Wie pan, co wtedy usłyszeliśmy od PiS-u? Że nie, że pod żadnym pozorem i że waloryzacji nie będzie. Może chowali tą niespodziankę na czas prekampanii. 2 lata temu. I chcieli ogłaszać tego wcześniej. Chcieli was zaskoczyć. 2 lata temu. Zaskoczyć nas naszą własną ustawą. To jest zabawne. 2 lata temu posłanka Marcelina Zawisza zaproponowała nowy, uczciwy, wzorowany na zachodnioeuropejskich zasadach system refundacji leków. Prosta zasada. To znaczy, dostajesz receptę, leki są za 5 zł. Wie pan, co wtedy nam rząd powiedział? Że nie może tego zrobić, bo to jest antyrynkowe rozwiązanie. Ale chce pan powiedzieć, że te propozycje PiS-u to jest plagiat programu Partii Razem? Że jak rząd przez 2 lata mówił, że to są bardzo złe pomysły i że nie wolno ich wprowadzać, to teraz jest po prostu niewiarygodny, mówiąc, że wprowadzi je w przyszłym roku albo w grudniu po południu. Z całym szacunkiem, wie pan, panie pośle, wie pan, że inna jest siła propozycji małej partii Razem, a inna jest siła ugrupowania rządzącego. Ale panie redaktorze... Znaczy, siła co? W sensie... Znaczy, wiecie, jakby to jest trochę... To jest o tyle zabawne, że de facto w tym momencie wszyscy bawią się w kopiuj i wklej
właśnie ustaw lewicy, szczególnie ustaw Razem, co prowadzi nas do prostego wniosku, że Razem będzie rządziło bezpośrednio albo przez pośredników, bo kurwa nikt inny nie ma żadnego pomysłu, co zrobić z tym burdelem, no. I kluczową pozycję w Polsce ma rząd. Rząd ma stanowiska. Te stanowiska są na piśmie, bo rząd te stanowisko przedstawiał. Więc jeżeli pan prezes Kaczyński zwołał konwencję po to, żeby wycofać... Tak, Cezar, mówiłem już właśnie o tym PO, które podjebało pomysł na zerowy VAT na bilety, nie? Jakby pomyślcie, jak to jest ekstremalnie bezmyślne, nie? Całkiem dosłownie, jeżeli lewica czegoś nie zaproponuje, to te koncepcje w ogóle kurwa nie istnieją. Nie ma ich, nie? I nagle... Ale mieliśmy pomysł, a na kiblu siedzieliśmy i czytaliśmy wszystkie ustawy, których PiS nie przepuścił i wymyśliliśmy, że te se powtórzymy, nie? No, kurwa macie, no. Się ze stanowisk rządu i żeby poprzeć rozwiązania, które koalicyjny klub Lewicy złożył 2 lata temu w parlamencie, no to ja powiem tak, jak pan prezes Kaczyński chce być wiarygodny, a nie obiecać wróżki na wierzbie, to mamy maj. Polacy teraz mają dziurę w budżetach domowych, Polaków teraz doją wielkie korporacje, Polacy teraz mają problem z tym, żeby spiąć budżety domowe, teraz, a nie za rok, albo w grudniu po południu. Więc jak pan prezes Kaczyński chce być wiarygodny, to niech teraz wprowadzi te rozwiązania, a nie w przyszłym roku. Czyli partia Razem chce, żeby 800 plus weszło od 1 czerwca, przede tak? Wszystkim, nie, czy od 1 lipca? Przede wszystkim. To jest pański postulat, pański pomysł? Przede wszystkim. Nie, 800 plus, tylko waloryzacja, bo to nie może być tak, że świadczenia społeczne zależą od łaski tego czy innego polityka, który rzuci pieniądze od niechcenia w kampanii. Czyli co, wprowadzamy waloryzację jak w emeryturach? Jak przy emeryturach? Każde świadczenie społeczne w Polsce powinno być waloryzowane, bo jeżeli jest drożyzna, to ludzie mają prawo czuć się bezpiecznie. Dziś się pod rządami PiS-u bezpiecznie nie czują. Żeby czuć się bezpiecznie, musimy systemowo przebudować cały nasz system świadczeń zabezpieczenia społecznego. Ale wie pan, co dzisiaj ludzie mogą powiedzieć, wyborcy? Po co nam partia Razem, skoro te wszystkie pomysły realizuje nam PiS? Ale przecież nie realizuje, powtórzę raz jeszcze. Ale idzie w tym kierunku. Nie, bądźmy poważni. Proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie kilka lat nie zrobiło nic z kluczowymi problemami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo socjalne, jeżeli chodzi o ograniczenie wszechwładzy dużych korporacji w Polsce. Pozwoliło na to, żeby duże korporacje Polaków doiły i to między innymi napędziło inflację. Zamiast walczyć o to, żeby polska gospodarka była naprawdę konkurencyjna, zamiast używać do tego tych środków nacisku, które rząd ma, to wie pan, czego nawet nie zrobili? Nawet nie opodatkowali nadzwyczajnych zysków pana Obajtka i innych wielkich podmiotów gospodarczych, chociaż Unia Europejska ich o to prosiła. Nawet na to się nie zdobyli. Pozwolili tym podmiotom miliony Polaków doić. Co jest odpowiedzialność Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj? Druga sprawa. Nierozwiązany problem mieszkaniowy. Problem mieszkaniowy, który bije mocno w młode pokolenie. Co robi Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość odgrzewa kotleta starego, którego wcześniej serwowała Platforma Obywatelska i mówi, damy bankom i deweloperom kolejne miliardy. A darmowe leki dla młodzieży i dzieci do 18 roku życia i dla seniorów powyżej 65 roku życia. To jest do wprowadzenia? No to mówiłem, propozycja posłanki Marceliny Zawiszy, ustawowa, napisana od 2 lat z układem. Czyli ukradli wam pomysł? Od 2 lat z układem leży w parlamencie. Trzeba ją po prostu przyjąć, tylko żeby też była jasność. To nie może być taki system jak teraz, że leki dla osób w wieku podeszłym teoretycznie są bezpłatne, ale w praktyce bezpłatne nie są, ponieważ rząd tak skonstruował ten system, żeby starsi ludzie nie mogli z niego skorzystać. Panie przewodniczący, panie pośle, teraz pora na krótką piłkę. Poproszę o odpowiedzi tak albo nie, o ile oczywiście. Zobaczcie, kurwa, jak Rymanowski jest kompletnie pozbawiony wyobraźni, nie? Jakby ten koleś, w sensie, zobaczcie, jak oglądamy rozmowy z Mazurkiem, to rozmowy z Mazurkiem zazwyczaj obracają się wokół tego, że Mazurek próbuje każdemu wytłumaczyć, że to, co powiedział 6 sekund temu, to jest tak naprawdę debilizm, nie? Tu mamy zupełnie inną sytuację, kiedy Zandberg odpowiada Rymanowskiemu na pytanie, a Rymanowski robi error, dobra, idziemy dalej, nie? I teraz, czas na speedrun! Ponieważ nasz program informacyjny tak naprawdę jest programem rozrywkowym. Za następne 10 minut zapytamy się Adriana Zandberga, czy nagrodę, za której kurtyny wybierze. Czy weźmie Zonka? Czy Adrian trafi na dobrą propozycję? Czy jednak trafi pechowego kota, który sprawi, że straci cały swój bonus w złotóweczkach? W tym momencie premia za szybkie odpowiedzi już się nalicza. Zobaczmy, ile Adrian będzie w stanie uzbierać. Co to jest za gówno, no? To jest, w ogóle, to jest jeden z tych sposób, w jaki korporacje medialne sprawiają, że my wszyscy robimy się kurwa głupsi, nie? Robienie z rozmowy o poważnych problemach kurwa jakiegoś dziwnego spektaklu i jakiegoś konkursiku na to, kto zrobi rzeczy bardziej widowiskowo. O chuj tu chodzi?
oczywiście jest to możliwe. Donald Tusk premierem po naszym trupie, tak czy nie? O tym, kto będzie premierem, będziemy decydować po wyborach. Najpierw trzeba wybory wygrać, nie. A potem usiąść do rozmów o tym, kto będzie premierem. Proszę o tak czy nie. PiS ma lepszy program socjalny niż Platforma. PiS nie ma programu socjalnego. Następne pytanie. Bogaci nie powinni dostawać żadnych świadczeń, tak czy nie? Bogaci powinni dostawać świadczenia i powinni płacić progresywne podatki. Chciałbym wejść do rządu opozycji, tak czy nie? Oczywiście, że chcemy rządzić w Polsce. A pan osobiście? Chce być ministrem? Panie redaktorze, mi zależy krótko. Na realizacji. Jest... Tak czy nie? Krótka odpowiedź. Tak, żeby realizować program razem. I ostatnie pytanie w krótkiej piłce. Minister Błaszczak do dymisji. Tak oczywiście. Czy nie? Adrian Zandberg, lider partii Razem, współprzewodniczący tej partii. Ciekawe, ile punktów dostał. Ja nie wiem, dlaczego jeszcze na ekranie ich nie widzimy. I klub Lewicy jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej, a tam zapytam o możliwy sojusz partii Razem z Prawem i Sprawiedliwością. To jest gość Radia Z. Kurwa. Ale zanim o sojuszu, chciałbym, żebyśmy pochylili się trochę nad sytuacją w polskiej armii. Kryzys na linii minister obrony, dwaj najważniejsi generałowie. W którym kierunku to idzie? W swoim kierunku, bo te komunikaty, w których minister próbuje zrzucić odpowiedzialność na swoich podwładnych, wydają mi się dosyć dziwne i na pewno nie budują w Polakach poczucia bezpieczeństwa. Dlaczego pan minister Błaszczak to robi? Może ma podstawy? Mówi o tym, że nie otrzymał informacji. 16 grudnia w Meldunku nie było informacji. No przecież to jego także obciąża. W jakim sensie? Na kto w Polsce sprawuje nadzór nad armią? Minister Obrony Narodowej. Pan minister Błaszczak odpowiada za... Kurwa, ta pozbawiona myśli twarz Rymanowskiego mówi wszystko! To, żeby ten cały system dowodzenia rodzajami sił zbrojnych działał sprawnie. Jeżeli pan minister Błaszczak nie umiał tego dopilnować, jeżeli naprawdę jest tak, że armia nie przekazuje ministrowi informacji o naruszeniu granicy państwa polskiego, no to znaczy, że pan minister, który ponosi polityczną odpowiedzialność za to, w jaki system, w sposób działa system obrony granic, no, powinien posypać głowę popiołem, powiedzieć, coś tu położyłem i wyciągnąć z tego oczywiste konsekwencje osobiste. Czyli podać się do dymisji. No przecież, panie redaktorze, na tym polega odpowiedzialność polityczna ministra, że minister nie ma tylko robić sobie ładnych zdjęć przed kolejnymi nabywanymi armatami, tylko ma zadbać o to, żeby one były wykorzystywane w taki sposób, żeby zapewnić polskiemu państwu bezpieczeństwo. Jeżeli prawdą jest to, co pan minister mówi, czyli to, że najwyżsi dowódcy wojskowi nie przekazują mu informacji, kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa, no to znaczy, że panu ministrowi po prostu sfera, za którą odpowiada w rządzie, rozlazła się w szach. No dobrze, ale rzecznik rządu już zapowiedział, że nie będzie żadnej dymisji pana ministra Błaszczaka. No i cóż, ja mogę powiedzieć, pan rzecznik wiele razy mówił rzeczy, które później się nie materializowały. Pan wyobraża sobie dymisję dzisiaj ministra Błaszczaka, biorąc pod uwagę jego pozycję polityczną, także w Prawie i Sprawiedliwości? Powiem tak, niektórych bardzo ekscytuje to, czy ktoś będzie ministrem, czy nie będzie ministrem, a mnie ekscytuje to, czy mamy w Polsce sprawnie działający system reagowania na takie incydenty, czy nie. Jeżeli go nie mamy, to minister Błaszczak ponosi za to polityczną odpowiedzialność i tyle. A jaka jest rola prezydenta? Bardzo, bardzo konkretnie. W sensie, zobaczcie, że tak naprawdę znowu wychodzi na to, że Rymanowski jest kurwa... On nie jest dość bystry, żeby uczestniczyć w tej rozmowie, nie? Jakby poziom pytań, jakie zadaje w zestawieniu z odpowiedziami, jakie dostaje, jest tak rozstrzelony, że równie dobrze mogliby, kurwa, rozmawiać w innych językach. Ja naprawdę jestem pełen podziwu dla polskich dziennikarzy, ponieważ taką tempotę, to człowiek się z nią nie rodzi, ją trzeba, kurwa, pielęgnować. A jak pan patrzy na to spotkanie prezydenta w czasie ćwiczeń wojskowych Anakonda z generałami, wspólne zdjęcie, prezydent tym samym wspiera generałów? No gest był dosyć czytelny i wydaje się, że pan prezydent wysłał sygnał, że on w tym sporze stoi po stronie generałów. Ma rację czy nie? Ja nie będę udawać, że wiem w tej sprawie więcej niż wiem. Wiem tyle, ile wiedzą też państwo z publicznych komunikatów z jednej strony pana ministra, a z drugiej strony ze słów, które wypowiedzieli wojskowi. I z tych słów też wynika, że nie będzie ani dymisji ministra Błaszczaka, ani dymisji generałów. Jak pan wyobraża sobie dalszą współpracę na linii minister-generałowie? Cierpko. Czyli? Tak mi się wydaje, że będą to raczej relacje już zupełnie innego rodzaju niż dotąd, a to jest, myślę, że zabójcze o tyle dla pana ministra Błaszczaka, że pan minister Błaszczak budował taką opowieść, że jest dobrym gospodarzem armii, którego polska armia kocha, lubi i szanuje. No, wydaje po tym, wielkie pieniądze na uzbrojenie tej armii. Po tym, co pan minister zrobił na tej konferencji prasowej, myślę, że trudno będzie o takie emocje pomiędzy nim, a ludźmi, którzy faktycznie polską armią kierują. To przejdźmy teraz do pytań naszych słuchaczy. Michał, czy uważa pan za bardziej populistyczny pomysł wyborczy babciowe Tuska, czy świeżo upieczone 800 plus Kaczyńskiego? Ani jedna, ani drugie to są pomysły populistyczne. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o waloryzację, to waloryzacja jest oczywistością. Natomiast jeżeli chodzi o ten pomysł babciowego, no jestem sceptyczny, ponieważ moim zdaniem on nie rozwiązuje realnego problemu. To znaczy, to, powie pan, 500 plus to tak naprawdę był program, co opowiadano, że jest demograficzny, faktycznie demograficzny nie był, ale był programem, który miał zredukować biedę. I zredukował. Pieniądze, tak? No, to ostatnio przestał, właśnie dlatego, że rząd po prostu oszukiwał ludzi, nie waloryzując świadczenia, ale tak, w pierwszym impulsie oczywiście zredukował nędzę. Natomiast problem z tym babciowym polega na tym, że realne rozwiązanie tego problemu, którego dzisiaj potrzebujemy, to jest rozbudowa sieci żłobków. Dzisiaj na znacznej części Polski, obszaru Polski, po prostu żłobków nie ma. I moim zdaniem w pierwszej kolejności powinniśmy środki przeznaczyć na to, żeby zbudować żłobki właśnie, bo za te środki z babciowego nie da się wynająć opiekunki, bo tego jest po prostu za mało. Kolejne pytanie, czysty marszałek, inny temat. Dlaczego pan popiera zabijanie nienarodzonych dzieci, a potępia pan zabijanie seryjnych?
seryjnych morderców. W jakim sensie popieram zabijanie dzieci, bo to jest nie prosto, to jak może chodzi o kwestię aborcji. Chodzi o to, że jestem zwolennikiem prawa kobiet do decydowania o tym, czy będą matkami, prawa kobiet do decydowania o swojej ciąży. Tak, jestem zwolennikiem tego, że kobiety miały to prawo. To oczywiste, ale nie za bardzo rozumiem kontrowersję, która jest wokół tego. Czysty marszałek. A pan marszałek uważa, mówi, że i powtórzę pytanie. Dlaczego popiera pan zabijanie nienarodzonych dzieci, a potępia pan zabijanie seryjnych morderców? Czyli dlaczego jest pan za prawem do aborcji, a jest pan przeciwko karze śmierci? Przerwanie, tak to rozumiem. Tak, przerwanie ciąży nie jest zabiciem dziecka. Nie jest zabiciem dziecka? Natomiast jeżeli mówimy o karze śmierci. Problem z karą śmierci jest poważny. Polega na tym, że mamy bardzo wiele przykładów ludzi, którzy byli skazani na karę śmierci. Te wyroki wykonano, a później okazało się, że skazano i zabito niewinnych ludzi. Kara śmierci jest nieodwołalna. Od kary śmierci nie da się złożyć apelacji wtedy, kiedy została już wykonana. I choćby z tego powodu kara śmierci jest rozwiązaniem barbarzyńskim i rozwiązaniem, które naraża nas na to, że w majestacie prawa państwo będzie zabijało niewinnych ludzi. I uważam, że choćby z tego powodu jest rozwiązaniem bardzo złym. Ale jest też rozwiązaniem kompletnie niekompatybilnym z polskim członkostwem w Unii Europejskiej, więc ci, którzy opowiadają, że chcą w Polsce wprowadzić karę śmierci, powiedzą otwarcie, że chcą też, żeby Polska wystąpiła z Europy i nie wiem, związała się z Rosją, bo to jest ta cywilizacja, w której... A aborcja jest okej? Okay? Prawo do... Rymanowski, czy ty, kurwa, przespałeś tę odpowiedź? Słuchajcie, jakby... Ja uważam tak, że... Ja uważam, że Adrian nie zachował się odpowiedzialnie. Ponieważ po tym pytaniu, które teraz dostał od Rymanowskiego, powinien zawołać, powiedzieć, żeby ktoś wezwał koniecznie natychmiast pogotowie, nie? Ponieważ ja bym obstawiał, że Rymanowski miał wylew, jeżeli musiał nagle zapytać znowu o aborcję, nie? Przerywania ciąży jest prawem kobiety. Czyli jest okej. Okay. Ale w jakimś sensie okej, nie okej? W porządku, czy to jest jakiś problem dla pana, na pana natury moralnej? Nie, no to jest decyzja, która powinna należeć do kobiety. Po prostu, koniec i kropka. Hubert Fidali, jakie postulaty będą musiały być wam zagwarantowane, żeby razem weszło do wspólnego rządu tak zwanej koalicji demokratycznej? No i to mówiliśmy o tym na konwencji razem. Razem oczekuję tego, że nowy rząd będzie prowadzić politykę prospołeczną i oczekuję tego, że nowy rząd będzie prowadzić politykę zorientowaną na przyszłość. I podobno Lewica zaproponowała liderom PO, PSL i Polski 2050 projekt paktu sejmowego. To było kilka tygodni temu. No, trzeba o tym jaka jest odpowiedź? Nie ma oficjalnej odpowiedzi. Oficjalne. Zlekceważyli was, zignorowali was. Na razie są pozytywne sygnały ze strony Hołowni, ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy podobnie jak my uważają, że czas już najwyższy, żeby usiąść i zacząć rozmawiać o konkretach. Myślę, że czas na to już nadszedł i zachęcałbym wszystkie siły po stronie opozycyjnej, żeby... Ale jakby wygląda, że kurwa wielki strategos do Donaldos Tuskos kurwa sra w majty regularnie, patrząc na to, jak wyglądają te relacje opozycji, nie? Jakby, ja nie wiem, ja szczerze mówiąc, ja nie wiem, co Tusk robi. Tak zupełnie uczciwie. Ja nie kumam, na czym polega jego pomysł na to, jak prowadzić w tym momencie działania polityczne. Ponieważ, jasne, on robi objazdówkę po Polsce i odpowiada na mnóstwo ważnych pytań. Nie? Tylko jednocześnie jesteśmy w takiej sytuacji, w której on może sobie odpowiadać na kurwa bambiliard ważnych pytań i dalej to trochę prezentuje się w ten sposób, że... On może złote góry obiecywać, ale jeżeli nie dogada się z tą opozycją, to zasadniczo się może w chuja pocałować. Szczególnie, że PO w tej chwili spada, nie rośnie. I wszystko wskazuje na to, że ludzie są troszeczkę zmęczeni tym politycznym cyrkiem polegającym na tym, że będziemy do ostatniej chwili udawać, że nie, no my nie wiemy, o co chodzi. My tutaj nie, my wszystkich zapraszamy, ale nikogo nie zapraszamy, nie? Szczerze zakładałbym i jakby jeżeli tak jest, to o wow, nie? Zakładałbym, że może być tak, że Tusk chce zobaczyć, ile ludzi się zbiegnie na tego 4 czerwca, żeby, wiecie... jedynego wodza chwalić i klepać po pupce, ale mam grube poczucie, że się przeliczy, nie? Do takich rozmów usiąść, bo nie będzie czasu po wyborach. Dlaczego nie będzie czasu po wyborach? Bo na pierwszym, drugim posiedzeniu Sejmu trzeba będzie przyjmować już konkretne ustawy. Na przykład pierwsze z brzegu. Potrzebujemy bardzo pieniędzy z europejskich na inwestycje. Poziom inwestycji w Polsce spadł bardzo mocno. Jeżeli chcemy mieć pieniądze na politykę socjalną, a my razem chcemy odpowiedzialnej, nowoczesnej polityki gospodarczej po to, żeby były pieniądze na politykę socjalną, to musimy inwestować. Potrzebujemy inwestycji europejskich, żeby te pieniądze tu trafiły. Musimy na pierwszym, drugim posiedzeniu Sejmu przyjąć gotowe ustawy, które pozwolą zamknąć ostatecznie konflikt z Brukselą i doprowadzić do tego, żeby te środki najlepiej jeszcze w tym roku, a najpóźniej na początku przyszłego roku, popłynęły do Polski.
i nie będzie czasu na to, żeby dyskutować i spierać się miesiącami, jak to zrobić. Tu już powinny być gotowe ustawy do przyjęcia. A kiedy ta deklaracja, kiedy ten pakt powinien być przyjęty, opozycyjny? Moim zdaniem ja nie przywiązywałbym bardzo wielkich jej wagi do symbolicznych gestów, a dużo do konkretów. Ja chciałbym, żebyśmy ustalili w ramach tego porozumienia, czy w ramach tych porozumień sektorowych, konkretne polityki, konkretne ustawy, rzeczy do przyjęcia na pierwszych posiedzeniach Sejmu, bo jeśli tego nie zrobimy, jeśli zawiedziemy ludzi i nie dowieziemy, no to cena będzie bolesna. Mały Mike, kim dla pana jest Karol Marx? Występował pan niegdyś w koszulce z jego podobizną? Ja przepraszam, ale ja dopowiem do tego, nie? Jakby to, co mówi tutaj Zandberg, to jest taki, kurwa, przykład tego, ej, słuchajcie, ale wiecie, że planowanie działań jest dobre, nie? I to nie jest absolutnie diss na tego, na Zandberga w tej sytuacji, nie zrozumcie mnie źle, tylko to jest takie moje doświadczenie z wieloma strukturami i z wieloma organizacjami, także państwowymi, jest takie, że one kurwa niczego nie planują, nie? Że jakby mentalność ta polityczno-zarządcza w Polsce jest na takim poziomie, że bardzo dużo organizacji nie robi planów, nie umie zrobić planów. Oni funkcjonują czysto reakcyjnie na takiej zasadzie, że jak coś się spierdoli, to wtedy można jakby próbować zareagować. Tylko oczywiście wtedy koszta są dwa razy większe niż gdybyśmy planowali z wyprzedzeniem, nie? Bo wtedy trzeba wszystko robić na CITO i na kolanie. Co znaczy, że zostawiamy i więcej dziur i że jakby jesteśmy często mniej skuteczni albo wyrządziliśmy więcej szkód. Tymczasem ta odpowiedź Zandberga tutaj to jest właśnie dokładnie odpowiedź na to, że fajnie by było, jakbyśmy przestali robić politykę w najlepszej polskiej tradycji, bo to strasznie chujowy rodzaj prowadzenia polityki. I mam moją pełną zgodę w tej kwestii. Czy utożsamia się pan z tą postacią? Wielkim XIX-wiecznym socjologiem, praktycznie ojcem socjologii i pewnie jeden z najbardziej interesujących XIX-wiecznych ekonomistów. Utożsamia się pan z tą postacią? Jest dla pana autorytetem? Czy utożsamiam się z Maxem Weberem? Czy utożsamiam się z... A ja nie pytam o Maxa Webera. Nie, ale to jest trochę takie... Tylko pytam o Karola Marxa. Trochę dlaczego pan unika odpowiedzi na to nie, pytanie? Nie, ale to jest odpowiedź, po prostu nie był... To proszę odpowiedzieć. Ale to jest odpowiedź na to pytanie. Uważam, że to jest wielka postać w historii intelektualnej lewicy. Bez niego nie byłoby socjologii. I warto z niego czerpać? Z jego myśli? Są obserwacje Marxa, choć sprzed 200 lat już niemalże, które jeżeli chodzi na przykład o funkcjonowanie rynków kapitałowych, są nadal interesujące. Kolejne było widać pytanie. W 2008 roku. Henryk Smith, czy lewica zalegalizuje marihuanę? Tak. Bardzo prosta odpowiedź, tak? I to będzie jedna z pierwszych decyzji rządu z udziałem lewicy? To trzeba zrobić, bo mamy politykę narkotykową, która jest postawiona na głowie, która sprawdza się do tego, że państwo polskie ściga jakichś studentów, którzy mają skręta z marihuaną w kieszeni, a jednocześnie w ten sposób nabija biznes mafii. Więc... Czyli to hasło partii Razem Warszawa drugim Amsterdamem? Warszawa miastem, którym realizuje się racjonalną politykę, a racjonalna polityka, jeżeli chodzi o marihuanę. Ale Rymanowski bardzo, kurwa, szuka tych ostrych haseł, tych rzeczy, których można wpisać, kurwa, w tytuł wideo. Czy powiecie, że PiS wam ukradł ustawę? Czy Warszawa drugim Amsterdamem? Czy nasrać ci do japy? Ale to oczywiście, że nie jest obecny system, który po pierwsze nie działa, po drugie przynosi duże szkody społeczne i po trzecie jest dla państwa nieopłacalne. Czyli co, marihuana dostępna w każdym kiosku? Nie, są rozwiązania racjonalne właśnie. Czyli jakie? Które ograniczają dostęp, tak coś z nami wszyscy, jeżeli chodzi o alkohol w Polsce. Czy alkohol jest dostępny wszędzie. W każdym kiosku jest dostępny. Nie, ale jest na stacjach benzynowych. No i to akurat nie najfortunniejsze. No więc chciałby pan, żeby marihuana była dostępna na stacji benzynowej? Chciałbym, żeby polskie państwo przestało ścigać ludzi. Znaczy ja wam powiem tak, myślę, że gdybyśmy zrównali jakby dostępność marihuany z dostępnością alkoholu, to byłaby nasza najlepsza szansa na uregulowanie dostępności alkoholu, nie? Ja myślę, że nie ma równie skutecznej metody jakby uregulowania tego, niż gdybyśmy po prostu popatrzyli na to, gdybyśmy powiedzieli, okej, no skoro to jest legalna używka, to też jest legalna używka, więc niech będą dostępne w tych samych miejscach. I myślę, że mnóstwo, kurwa, głosów, które teraz się zachwycają tym, że wódzia to jest jednak ważna, natychmiast zamknęłoby dupy, nie? To, że mają skręta z marihuaną w kieszeni? Nie chciałbym, żeby ta marihuana była dostępna na stacjach benzynowych. Henryk Smith, czy w sprawozdaniu finansowym jest, że kupił pan nowy samochód? Tylko czemu jest to benzyniak, a nie jakiś ekoelektryk? Ale to bardzo dobre pytanie i już odpowiadam na nie, bo się cieszę, że padło, powiem panu. Może jakiś pański kolega? Nie. Może się umówiliście? Już panu mówię, dlaczego się cieszę, że to padło. Wie pan, ja jestem zwolennikiem racjonalnego podejścia do polityki klimatycznej. A to oznacza, że patrzę na emisję. Dzisiaj w Polsce pozyskujemy prąd, pozyskujemy elektryczność, spalając węgiel.
W związku z czym dziś w Polsce, tu i teraz, kupić samochód elektryczny, to tak naprawdę jak kupić parowóz na węgiel. W Polsce, która będzie Polską po transformacji energetycznej, takiej, której chce razem. Polsce opierającej się na elektrowniach jądrowych i na energetyce odnawialnej, samochody elektryczne, to będzie rozwiązanie bardzo racjonalne, bardzo sensowne. Dzisiaj jest to fajne rozwiązanie przyszłościowe, ale biorąc pod uwagę to, że ciągle pozyskujemy energię w Polsce spalając węgiel, jeżeli chodzi o emisję, nie rozwiązuje wiele. Kolejne pytanie, Ron, Lewica. To jest bardzo dobra odpowiedź, tak by the way. Szczególnie, że to jest de facto odpowiedź grająca na resentymencie do samochodów elektrycznych wielu osób, nie? Na zasadzie jest jakby od kiedy tak naprawdę pojawiła się dyskusja o samochodach elektrycznych, to ja ciągle, kurwa, słyszę napierdalanie na to, że o nie, ale one to jeżdżą na węgiel. No więc jakby macie Zandberga, który wam odpowiedział, no zgadzam się i skoro jeżdżą na węgiel, to ja wolę póki co benzyniaka kupić, nie? Natomiast chciałbym to zmienić i chciałbym, żeby było inaczej. Dla mnie szacun. Ja szanuję taką sytuację. Uwielbia oskarżać wszystkich przeciwników na prawicy o faszyzm. Czym dla pana jest faszyzm? Wszystkich? Nie, to nie jest prawda. Zupełnie się z panem nie zgodzę. Uważam, że mamy w Polsce dzisiaj u rządów partie o charakterze konserwatywno-populistycznym. Uważam, że nasi konkurenci z centrum prawicy to zwykle są konserwatywni liberałowie. Natomiast... Widzi pan w Polsce jakichś faszystów? Natomiast tak, no oczywiście, że tak. No, nie no, widział, na przykład? A nie widział pan takiego pana, on się nazywa chyba Kamractwo, ostatnio go wypuścili z więzienia, no, który wyzywa wszystkich na lewo i prawo i chce mordować ludzi. Ale to margines marginesów. No wie pan co, ja chciałbym, żeby takiego marginesu w Polsce nie było, bo uważam, że zawsze jest groźne, a droga z bawarskiej piwiarni do obozów koncentracyjnych rozbudowanych w innych krajach w Europie okazała się nie tak długa. A zabolało pana, kiedy Kuba... Hardo! Muszę powiedzieć, że się nie cackał, no. Wojewódzki powiedział, że gdyby miał wybór między partią Razem a Konfederacją, to wybrałby Konfederację, bo ta nie grzebałaby w jego podatkach? Nie zabolało mnie to, że Kuba Wojewódzki na nas nie zagłosuje. Ale jest przepływ między wyborcami Razem a Konfederacją? Muszę panu powiedzieć, że no, chyba pan Wojewódzki nie należy ani do jednych, ani do drugich. Mam nadzieję, że nie jest jeszcze wyborcą Konfederacji. Natomiast wie pan, no cóż ja mogę powiedzieć, różne postaci w Polsce zabierają głos w sprawach publicznych. Każdy ma prawo do swoich wyborów, a że czasem są to wybory bardzo głupie, no to już odpowiedzialność tych, którzy je podejmują. Ciekawa konfiguracja nam się tworzy, bo jedynym ugrupowaniem, które nie będzie promowało pewnych obietnic czy pomocy socjalnej, będzie Konfederacja. Jak to będzie wyglądać? Jak to się przełoży na notowania pana zdaniem? Proszę pana, no to, że panom z Konfederacji podoba się Rosja i chcieliby, żeby Polska się upodobniła do Rosji, a to Rosja jest właśnie takim krajem, w którym bogatym wolno wszystko, a biedni nie dostają od państwa nic. Nie słyszałem, żeby mówili Rosja naszym ideałem. No ale to nie muszą mówić, to wystarczy, że pan Brown wystąpi i powie dwa zdania, już wiadomo, o co chodzi. To nie jest żadne zaskoczenie. No my oczywiście, jak pan wie, jesteśmy na antypodach tego sposobu rozmowania. Nam się to, jak wygląda putinowska Rosja, nie podoba i w związku z tym propozycje pana Mencena też nam się nie podoba. Pan powiedzieć, że pan Mencen i pan Bosak to... Analogia do kotła na węgle jest średnia, pomimo kwestie sprawności i technicznej niuanse. Samrion, on jest w radiu, nie w debacie naukowej. Jakby to jest ta druga strona tego, czego lewagi nie rozumie, nie? On wie, do kogo mówi i wie, jak ma mówić. I ja myślę, że ten argument... wcale nie musi być stricte powiązany z przekonaniami Zandberga, a przede wszystkim musi być powiązany z tym, żeby zarezonował z odbiorcą. Jakby ta precyzja przydaje się tylko czasem i na pewno nie tutaj. To są politycy proputinowscy? Chcę powiedzieć, że system społeczny, który sobie wyobrażają, skrajnie konserwatywny, zaściankowy, uderzający w prawa kobiet, uderzający w mniejszości z jednej strony, a z drugiej strony dający wszechwładzę bogatym i zupełnie nie dbający o tych, którzy są słabsi, to jest właśnie system, który istnieje w Rosji. To nie o to chodzi, że nie są proputinowscy czy nie, to jest obiektywny fakt, że to, co proponują, to jest zrobienie z Polski drugiej Rosji. Czyli głosując na Konfederację, wybierasz Rosję, drugą Rosję? To są fakty, to są ich konkretne propozycje. No podejrzewam, że by się obrazili, gdyby to usłyszeli. No to może niech przemyślą swoje propozycje, bo są to propozycje, które faktycznie bardzo przypominają to, jak Rosja dzisiaj wygląda. Wracając do tego, od czego zaczęliśmy, czyli propozycji 800+, waloryzacji świadczeń socjalnych. Mamy różne reakcje ze strony opozycji. Pan pełna akceptacja i uważa, że powinien być mechanizm waloryzacji, ale są na przykład takie pomysły i takie reakcje jak Władysława Kośniaka-Kamysza, który mówi, okej, zróbmy waloryzację, ale tylko dla pracujących. Czy pana zdaniem powinno się pozbawić tego świadczenia? Ja pierdolę, naprawdę... Pukłbym martwym, kurwa, śledziem każdego, kto robi taki podział klasowy. Szczególnie jeżeli jest, kurwa, z partii ludzi pracy, nie? Jeżeli jest, kurwa, z partii wsi.
tych ludzi, którzy nie pracują. Ale to jest technicznie niemożliwe do wykonania, więc akurat Władysław Kosiniak-Kamysz, który pełnił ważną funkcję w rządzie, myślę, że jest tego świadomy. Natomiast, wie pan, my mamy w tym momencie już w ustawie mechanizm kontrolny. To znaczy, jeżeli jest, źle się dzieje w rodzinie, jeżeli jest sytuacja patologiczna, to służby państwowe mają prawo do tego, żeby świadczenie odebrać. I dobrze zresztą, że takie rozwiązanie w polskiej ustawie mamy. Problem polega na tym, że mamy niewydolne służby społeczne. I myślę, że to jest kluczowa sprawa, dlatego też myślę, że wielu ludzi to boli, kiedy to widzą. A jaki wpływ pana zdaniem na inflację miałoby to 800+? Czy to nie spowodowałoby, że ten spadek inflacji zostałby zastopowany? No bo byłby dopływ pieniędzy na rynek. Znaczy, to, o czym mówimy dzisiaj, to mówimy o zrekompensowaniu ludziom konsekwencji drożyzny. Wie pan, no ja powiem tak, jeżeli rozmawiać o tym, co tę inflację w dużym stopniu wywołuje dzisiaj, no to moim zdaniem znaczącym problemem, o tym mówi bardzo wielu ekonomistów, nie tylko w Polsce, jest to, jak inflację napędzają wysokie marże i wysokie zyski. Jeżeli chcemy zacząć rozmowę o tym, co można szybko zrobić, żeby to tempo wzrostu cen okiełznać, no to tutaj rząd ma duże wolę do popisu, ale ja zupełnie nie kupuję takiego oto pomysłu, że będziemy walczyć z inflacją, ale tylko zabierając tym, którzy mają i tak najmniej, natomiast zamykając oczy na to, jak funkcjonują firmy pana Obajtka i jego kolegów. A kolejny pomysł prezesa Kaczyńskiego, czyli darmowe autostrady, darmowe drogi szybkiego ruchu? Wyobraża pan sobie wprowadzenie tego w życie? No to jest dosyć o tyle dziwaczne, że ja przypominam, że Polska oddała tak zwanym koncesjonariuszom, czyli prywatnym firmom, część tych autostrad we władanie. Ale to jeszcze było za poprzednich rządów. To była zła decyzja, żeby była jasność. Nie powinno być tak, że prywatne firmy mogą szantażować pół kraju i wyznaczać ceny z kosmosu. A czy to nie była czasem decyzja lewicowego rządu? To była decyzja, która była efektem błędnego wycofania się z systemu finansowania budowy dróg, z systemu winietowego. Szczerze mówiąc zresztą w wyniku medialnej histerii sprzed 20 lat, panie redaktorze, którą pan zresztą także z pewnością pamięta. Już myślałem, że mu przypierdoli po prostu IP, którą pan z pewnością, redaktorze, też pomagał budować. Bardziej powściągliwy, chociaż myślę, że ta sugestia dalej wisi w powietrzu. Mamy dzisiaj sytuację taką, jaką mamy, to znaczy mamy koncesjonariuszy, którzy mają podpisane długoletnie umowy, więc moje pytanie do pana prezesa Kaczyńskiego jest takie, jak on to sobie wyobraża? No bo jeżeli pan prezes Kaczyński wyobraża sobie to tak, że teraz będzie wiele miliardów złotych przelewać z budżetu państwa na konto Sebastiana Kulczyka w prezencie, żeby mu jeszcze w ten sposób zapewnić stabilne dochody i stabilne zyski i nazwie to, że to są bezpłatne autostrady, no to moim zdaniem to jest żadne rozwiązanie, tak? Jeżeli pan prezes Kaczyński ma jakieś inne, no to niech je położy na stole, ale na razie niczego nie położył, a bez tego to jest opowiadanie bajek. To jeszcze jedna sprawa, leki, darmowe leki na przykład dla dzieci do 18 roku życia. Jakie konkretnie leki powinny być darmowe? Ja jestem zwolennikiem prostej zasady. Jeżeli lekarz zapisuje leki na receptę, to te leki powinny być albo do wykupienia za symboliczną kwotę, albo bezpłatnie. My próbujemy zresztą rozwiązanie. Symboliczne, czyli 5 złotych. 5 złotych. 5 złotych. Taką ustawę położyliśmy w Sejmie, to jest ustawa posłanki Marceliny Zawiszy. Uniwersalny system. Dostajesz leki na receptę, czyli lekarz powiedział, musisz te leki brać, to jest część twojego leczenia, no to masz do tego brać prawo i masz obowiązek je brać. Bo jak ich nie będziesz brać, to państwo polskie zapłaci dwa razy więcej potem za to, żeby cię wyciągnąć z poważnych problemów. Wytrzyma to NFZ, wytrzyma to budżet? Tak, my mamy to policzone, zresztą to nie są duże kwoty. Na tym polega. Jakie to byłyby koszty? To są kwoty nieprzekraczające nawet 10% funduszy, które dzisiaj przekazujemy na NFZ. Więc to naprawdę nie jest problem finansowy, tylko organizacyjny w większym stopniu. Natomiast kłopot z organizacyjnymi problemami polega też na tym, że to trzeba umieć dowieść. No to, że rząd wprowadził leki dla seniorów w wieku podeszłym i potem się okazało, że po pierwsze na tej liście nie ma znacznej części leków, z których ci seniorzy naprawdę korzystają, a po drugie system jest zbudowany tak, że znaczna część z nich ma problem, żeby z takich recept skorzystać, no to to pokazuje, gdzie jest kłopot. No kłopot jest w tym, że mamy nieudolny rząd. Zobaczymy, co dowiezie rząd do wyborów, co dowiezie dzisiaj Donald Tusk do Krakowa i jak powinien odpowiedzieć na te pomysły Jarosława Kaczyńskiego. Spodziewa się pan czegoś? Czy pana to kompletnie nie interesuje? To już pytanie do pana Donalda Tuska. Okay. Ja jestem zwolennikiem bardzo prostej. Ale jakby pytanie, jak pan ocenia występ naszego przyszłego dyktatora, premiera w Krakowie, ten występ, co tego jeszcze nie ma, to jest trochę kurwa żena, nie? Jakby mordo, chcesz rozmawiać o tym, że generałus Tuskus będzie miał wystąpienie, to może porozmawiaj o tym kurwa z politykiem PO, nie? I jakby może to jest twój docelowy rozmówca i może nie powinniśmy wszyscy spędzać długich godzin na tym, żeby filozofować na temat tego, jak nasz przyszły wielki wódz, nasz przyszły kurwa ducze pierdnie i ile dzieciaków pogłaska idąc na mównicę, no. Zasady, jeżeli chodzi o formacje opozycyjne. Niech każdy zajmuje się swoim ogrodzeniem. Niech każdy robi swoje. Adrian Zandberg, lider partii Razem, Klub Lewicy. Bardzo dziękuję i miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dwie nieskończoności u Karola Indakrowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, WZK i Janek oraz Ktobaną tak z Kasztaniu. Dawcy pizzy, na Polski, Rana Fekrztof, Kralińskie, Wasolowska oraz Szefo. Czynie kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Hypatia, Grub Mefisto, Samuel, Bartomiej, Behanot, Eryk Wos, Marok W, Łukasz Płaski, Dawid Korzeniowski, Adam Zidorczyk, Chrysku oraz XLS. Osoby dające kawę. Kropser, Jarosław Terlikowski, Borsuk Cukrowy, Rzecz Chorosza, Zerobin, Bardaba, Jaszu 2, Heinrich, Michał Rzeziewski, Michał 39, Scott Gruszka, IC, AK, Rentifo, Julia Esz, Adam oraz Hagnon i wreszcie dawczynie herbaty. Arkadiusz Gumiński, Poczek Dobos, Dziad Chmielarz, Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Daniel Dajmun, Hubert Mazur, Cika Kaczka, Maciej Dzieliński, Cikoły, Daru, Klusek, Adrian Wluber, Chmisiek oraz Lakardar. Jesteście piękne, jesteście fajne, a ja spróbuję to... Wolność dla czerwonej frakcji! Wolność dla czerwonej frakcji. Czy to znak, że się zaraz wyprowadzamy? Jeszcze jak.